Cześć, witam się z Wami w 132 odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że lato Was rozpieszcza, że pozwalacie się rozpieszczać. No i że ta rozmowa dzisiejsza będzie też takim miłym, letnim, przyjemnym akcentem. Do podcastu zaprosiłam Norberta Tumidaja, wspaniałego chłopaka prowadzącego na Instagramie konto Poetyka Ubrań. Będziemy rozmawiać o modzie bez barier. Ale zanim zaproszę Was na tą rozmowę, chciałam dodać, że partnerem tego odcinka jest Laura Star, szwajcarska firma rodzinna z 40-letnią tradycją i światowy lider w produkcji wysokiej jakości systemów do prasowania i dezynfekcji tkanin, ale też przedmiotów i powierzchni. Bardzo doceniam, że Laura Star tworzy produkty, które cechują się doskonałą jakością, wyjątkowym minimalistycznym wyglądem, a w dodatku są naprawialne przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji. No a teraz już zapraszam na rozmowę. Rozsiądźcie się i posłuchajcie o modzie do zadań specjalnych i nie tylko. Cześć Norbert. Cześć Kasio. Słuchajcie, chciałam Wam przedstawić dzisiaj osobę, która jest dla mnie takim naprawdę jasnym punktem Instagrama. Z Norbertem znamy się, no poznaliśmy się na żywo w zeszłym roku na konferencji Woga poświęconej różnorodności i inkluzywności. No i od tamtego momentu śledzę poczynania Norberta na Instagramie. Znajdziecie go na profilu Poetyka Ubrań. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o modzie, żebyście mogli poznać, myślę, nową, świeżą perspektywę. Więc Norbercie, pytanie pierwsze, takie rozgrzewkowe. Ty często używasz słowa iconic i mi się to zawsze bardzo podoba. No nas dzielą ponad dwie dekady, więc w ogóle pomyślałam sobie dzisiaj, że jesteś najmłodszym moim gościem w podcaście. Ojejku, ale w ogóle wyróżnienie i jakie tutaj... Ciekawe, wow. Ciekawe, więc będziemy mieć tą nową perspektywę na kilku polach, w kilku obszarach. To na pewno. I a propos bycia iconic, ty się serio urodziłeś iconic, tak myślę. I wiem z twojego podcastu i z twojego Instagrama, że moda to jest taki spory, ważny kawałek twojej codzienności. Ale też to, co ciebie wyróżnia, no to jest ten atrybut wózka, ponieważ jesteś osobą z niepełnosprawnością i dzisiaj będziemy sobie eksplorować takie patrzenie na modę trochę poza schematami. Więc Norbercie, skąd w ogóle ten pomysł, że moda i że można o tym opowiadać, no właśnie, po swojemu, jak to się wszystko zaczęło, opowiedz. Zanim Ci opowiem, to jeszcze raz chciałem podziękować w ogóle, że tutaj jestem i dla mnie to jest ogromna frajda, móc rozmawiać i tak się wymieniać tą energią, bo tak jak wspomniałeś, poznaliśmy się na Wogu, na konferencji Woga, więc ten pomysł gdzieś tam, że wiem, że Ty masz swój podcast i że te nasze drogi gdzieś tam się spotkają w nim, zawsze mnie tak od tej konferencji tak trzymał i miałem takie, jak teraz już tutaj siedzimy i rozmawiam, to mam takie... Ale czad. Więc trochę to trwało, nie? Zanim się spotkamy. Trochę trwało, ale myślę, że te iconic rzeczy potrzebują czasu, żeby w końcu wybrzmiały i się stały. Bo jeśli je za szybko zrobisz, albo bez przemyślenia, no to nie będą aż tak iconic. To prawda, to prawda. Tak. A z tą modą u mnie jest tak, że ja tą modą żyję, co wiesz pewnie i co widać na moim Instagramie właśnie, na którym sobie robię rzeczy modowe. I z tą modą jest tak, że po prostu ja mam ją z nią relację gdzieś tam od urodzenia po prostu. Moda w moim domu była totalnie zawsze maszyna do szycia, gdzieś tam przeróbki ubrań, jakieś właśnie różnego typu zmiany w ubraniach ze względu na moją niepełnosprawność właśnie. Czyli jakieś, nie wiem, skrócenie nogawek, nie wiem, zwężenie czegoś, wszycie jakiegoś dodatkowego guzika, bo nie wiem, jest za mało guzików czy coś. Więc ta moda zawsze gdzieś tam, wiesz, była u mnie w domu ze względu właśnie na moją niepełnosprawność i trochę, wiesz, takie praktyczne strony gdzieś tam. Czyli musiałeś myśleć o ubraniach trochę bardziej niż ktoś, na kogo, oczywiście daję tu cudzysłów, wszystko pasuje, tak? Bo czasem tak mówimy, dokładnie, po prostu idziesz do sklepu, kupujesz, ubierasz i leży. Może ci się nie podobać kolor, ale generalnie jeśli jesteś w jakimś, powiedzmy, klasycznym, standardowym rozmiarze, to możesz z tej mody wybierać, no nie zastanawiając się nad tym, jak to będzie wyglądało na przykład w pozycji siedzącej tylko i wyłącznie, dokładnie, tylko...
tylko bierzesz, przymierzasz i decydujesz, ładne, niefajne, stać mnie, nie stać mnie, tak? Więc ty dokładnie musiałeś tak. Z tym ubraniem operować, jeszcze go operować. Sobie adaptować, dokładnie, tak? Tak? Z dokładnie pomocą mamy, tak. Która tutaj będzie, myślę, co chwilę przywoływana, więc w ogóle macham do mamy. Pozdrawiamy. Tak, dokładnie tak. Mama tutaj dużo przerabiała, gdzieś tam podszywała albo moje wizje kreatywne już teraz, bo za małego, za dzieciaka, to było faktycznie takie adaptacyjne, takie, żeby właśnie było praktyczne. A dzisiaj już, gdzie nieco ten styl u mnie jest luźniejszy i nieco mniej taki restrykcyjny, taki spięty. Gdzieś tam to już jest bardziej takie, mama, bo ja widziałem na Pinterestie coś tam, nie wiem, czy da się coś takiego zrobić. Mama wtedy tak myśli, takie, dobra, czekaj. Po 3 dniach nagle wychodzi w ogóle spodnie, które widziałem na Pinterestie, albo prawie. No, ale wracając do tej mody mojej, no to ona była ze mną od zawsze i po prostu właśnie w tym takim praktycznym ujęciu. Ale ja też zawsze byłem dzieciakiem bardzo artystycznym i bardzo wrażliwym. Na sztukę, na codzienność, na życie i gdzieś tam na wszystko to związane z takimi artystycznymi rzeczami. Zawsze gdzieś tam jakoś to we mnie było. I po prostu w wieku jakoś 5 lat czy 6 dostałem jakieś fazy po prostu na Francję i wszystko co francuskie. Po prostu tak. Były takie gry Willy Foga dookoła świata. Taka seria gier. 13 płyt tam było. Wszystkie zbierałem. I po prostu pamiętam, jak druga płyta to była płyta właśnie poświęcona Francji. I ja od tamtego momentu, czyli właśnie jak miałem jakieś 6 lat, 5 lat, po prostu zwariowałem na punkcie wszystkiego, co francuskie. Paryż, wieża Eiffla, no i tym samym moda, projektanci. To już w jednej rozmowie czy w jakimś wywiadzie mówiłem, jechanie do dziadków, żeby tylko gdzieś tam podczas tej wizyty móc usiąść w fotelu i oglądać Fashion TV. I wiesz, wszystkie projektanci, pokazy, jakieś trendy. I to tak się u mnie wtedy klarowało, że to wszystko francuskie, to takie moje. I ta moda, chęć bycia projektantem mody, która potem, wiesz, była zweryfikowana przez codzienność. I przez gdzieś tam Żyćko. Przez Żyćko, tak, dokładnie. I przez mój gdzieś tam brak umiejętności manualnych, że to chyba nie jest ta strona, w którą mogę pójść. Ale projektowałem ciuchy przez wiele, wiele lat i wiesz, zeszyty jakieś miałem swoje i w ogóle tak. A w liceum, czy jakoś tak, no to się przemieniło na bardziej taką kreatywną stronę, na bardziej stronę stylizacji. Zafascynowała mnie, wiesz, kreowanie marki, branding, jakieś takie bardziej marketingowo, PR-owe, kreatywne rzeczy i moda w tym ujęciu. No i tutaj dochodzimy już do mojego Instagrama gdzieś tam. I już do aktualnych spraw, gdzie sobie instagramuję. Więc tak z tą moją modą to było, gdzie po prostu ona jest od zawsze, wiesz, wszędzie. I powiem ci, że w ogóle jak przygotowywałam się do tej naszej rozmowy i też sięgałam po, jeszcze przeglądając twoje posty czy relacje, tak mnie uderzyła taka myśl, że naprawdę jesteś taką już nową przedstawicielem nowej generacji facetów, którzy się nie boją tej swojej wrażliwości pokazywać. I tak myślę sobie, Boże, naprawdę to się dzieje. Myślę, że nie jesteś tutaj odosobniony i to nie jest tylko ta twoja taka kreatywna wrażliwość, tylko to mnie bardzo porusza, jak ty na przykład opowiadasz, czy dzielisz się takim kawałkiem, kiedy jesteś gdzieś w terenie, w podróży i pewne rzeczy są łatwe, pewne rzeczy są trudne i myślę sobie, kurczę, już jakby jesteś wolny od tego takiego radzenia sobie i bycia takim, wiesz, w tym imperatywie chłopaki nie płaczą i tak. Jakby nigdy nie opowiem, że było mi smutno, że byłem czymś zawiedziony, że coś było trudne, bo to będzie, nie wiem, niemęskie, a z drugiej strony nie mogę też powiedzieć, że się po prostu dziko jaram jakąś stylówką, jakąś modą, no bo też co sobie ludzie pomyślą i tak myślę sobie, kurczę, Norbert, robisz genialną robotę w ogóle nie tylko dla osób, które się też mierzą z takimi wyzwaniami jak ty,
Ale dla tych wszystkich, które mają po prostu spięte dupy, tak wiesz, przez cały ten taki patriarchalny gorset, naprawdę, jakoś tak, nie wiem nawet, czy ty sobie zdajesz sprawę, co ty wnosisz, jaką jakość wnosisz, ale naprawdę ja jestem fanką i teraz ci nie słodzę wcale, wiesz, na okoliczność tej rozmowy. Tak, zdaję sobie z tego sprawę i wiem, i wiem to na pewno, bo nie tylko ty, ale wiele osób mi mówi przemiłe rzeczy i gdzieś tam ja dziękując im, oni mi właśnie samo mówią, że ale wiem, że to jest szczere i to nie jest słodzenie i gdzieś tam jakieś umilanie, tylko to jest szczere. A ja mówię tak i to mnie tym bardziej cieszy, nie? Dokładnie tak. I jeszcze wracając do właśnie tego twojego wątku, też to widzę, że czasy się trochę zmieniły i właśnie pokolenia nam się zmieniają. Gdzieś tam cieszę się, że jestem tym dżęziakiem cudownym i wiesz, dzieciakiem nostalgią. Ja to sobie gdzieś tam nazywam czasami. I ogólnie trochę teraz przechodzę, dosłownie teraz, jakoś tak od paru miesięcy, przechodzę sobie taki jakiś bunt młodzieńczy slash... Rebranding jakoś, może, albo upgrade. Upgrade swojego, wiesz, transformersa wózkowego i w ogóle, wiesz, jakichś tutaj ubraniowych rzeczy, że naprawdę gdzieś tam jak w życiu mnie doświadczyło wiele rzeczy i tych smutnych, przykrych, bolesnych, gdzie tam, jak to sobie z mamą często gadamy, że nie jeden człowiek tyle nie przeszedł w swoim jakimś tam dłuższym życiu niż ja w tym swoim krótkim życiu, ale teraz nie w kontekście użalania się nad sobą, tylko po prostu stwierdzenia faktu, to właśnie teraz jestem w jakiejś takiej swojej in my Pinterest boy era, jak to teraz wszystkie te kory są i te inne ery, to właśnie jestem w takiej erze jakiegoś odkrywania siebie, trochę wiesz, takiego nie słowo odkupywania, ale trochę takiego dobra. Teraz to ja sobie mogę. Wiesz, teraz sobie szaleję, teraz sobie korzystam, teraz taka dzikość we mnie jest, teraz jest we mnie taki właśnie szaleńcza zabawa, jakiś ten sposób, bo wiem, że już teraz wszystko, co inne miało być zaopiekowane, jest już zaopiekowane. To jest ten cały self-care, o który właśnie nasza młoda generacja tak dba i mój zdrowotny self-care, tutaj tym bardziej, że po prostu teraz tak się tym bawię, korzystam z tego, czerpię z tego i myślę, że właśnie to jest taka zabawa, która wielu, wielu, wielu osobom przez te głupie ciuchy, i mówimy to w dużym cudzysłowie, dużo daje, bo ona nie tylko mi daje, ale ona daje właśnie moim odbiorcom masę. Tak, jak ty się, wiesz, dzieliłeś tym, zresztą podobał mi się twój występ z Zuzią Krzątałą, którą też pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak, w pytaniu na śniadanie, kiedy mówiłeś o tym, że napisał do ciebie chłopak też na wózku i powiedział, wiesz, przez ciebie, dzięki tobie kupiłem i założyłem krótkie spodnie i przestałem się wstydzić swoich chudych nóg, które no, inne nie będą przez takie niepełnosprawność. Są, właśnie, takie są. Tak? I teraz jakby pytanie, czy nasze ubrania są po to, żeby się tylko i wyłącznie innym pokazywać i żeby się chować. I wiesz, jak myślę sobie o tym, ile jest naprawdę atrakcyjnych w takim standardowym, klasycznym ujęciu osób, które ciągle mają schizy dotyczące, nie wiem, za wąskiego uda, za grubych ramion, wiesz, czegokolwiek, i nagle widzą chłopaka, który sobie żartuje z tych swoich chudych nóżek, tak. Albo cieszy się, że ma fajne buty i nie kupił ich, nie wiem, na dziale dziecięcym, wiesz, to jest po prostu totalnie inna jakość, więc chciałam cię zapytać teraz, kogo ty tam masz po drugiej stronie społeczności, wiesz, bo masz z nimi taki żywy kontakt i jak się do ciebie napiszę na Instagramie, to ja czasem się boję, bo chcę coś skomentować, ale wiem, że od razu wejdziemy w dyskusję i to nie będzie minuta. Więc zakładam, że jesteś turbo dostępny, nie tylko dla mnie, ale po prostu sobie wymieniasz i znasz tych swoich ludzi po drugiej stronie. To jest też, uważam, wielki fan z takiego konta, które jest trochę niszowe i jeszcze, wiesz, nie ma miliona obserwujących, bo możesz naprawdę... No będzie, jakby dojdziemy do tego, spoko. Ale na razie ciesz się tym, że możesz z tymi ludźmi wchodzić w relacje, więc kto cię ogląda? Powiedz, jakby dla kogo ty to robisz? Czy robisz to dla osób, które chcesz ośmielić i masz jakąś właśnie społeczność osób z niepełnosprawnością? Czy robisz to dla wszystkich, których jara moda? Jakby kto tam jest po drugiej stronie? Już to zanim odpowiem ci, to właśnie ta dostępność
ta żywość mojej społeczności to jest coś naprawdę wspaniałego dla mnie. I te reakcje ludzi, te komentarze, te wiadomości, często właśnie mi oni piszą, że Norbert, to jest genialne właśnie, że coś tam ty odpisujesz, ty piszesz. My normalnie nie znamy się na żywo, a jakby przez internet znamy się tak, jakbyśmy się znali 10 kolejnych lat na przykład. I gdzieś tam ja ogromnie cenię sobie człowieka drugiego. Jakby dla mnie niesamowitą fascynacją, niesamowitą ekscytacją jest móc poznawać drugiego człowieka. Więc ja, jak tutaj mnie widzisz, ja się jaram tym, że ja mogę z tym drugim człowiekiem w jakąś interakcję wejść. I po prostu mnie to najzwyczajniej w świecie cieszy, co uważam ostatnio, i ostatnio dochodzę do fajnych, takich fajnych, ale dość mocnych, uważam, wniosków, jakichś takich spostrzeżeń, że ludziom brakuje radości. Ludziom brakuje radości i ludziom brakuje przyjemności w pewien sposób, doceniania pewnych rzeczy. Bo ludzie mi ostatnio piszą, że Norbi, ale ty jesteś taki cały czas pozytywny, taki cały czas wspaniały, taki cały czas w ogóle wow, ekstra, ty się tak zachwycasz, nie wiem, tramwajem, no nie wiem, jakimś widokiem, plakatem, czymś tam. Ty tak zawsze? A ja im piszę, no nie, nie zawsze, bo to nie jest normalne. Przegięcie w drugą stronę też nie jest Good normalne. vibes only jest toksyczne, wiemy to, nie? Dokładnie, jakby fajnie jest być cały czas w jakimś dobrym nastroju, w dobrej energii, ale to nie jest w ogóle jakby cały czas. Ja jestem autentyczny i uważam, na Instagramie pokazuję też te gorsze rzeczy, ale kurczę, cieszmy się z żału rzeczy, cieszmy się z życia. I ja po prostu, jak teraz już nawiązując do twojego pytania, dla kogo ja to robię? Przede wszystkim robię to dla siebie i dla swojej pasji, o której właśnie już zaczęliśmy, mody, bo to było tak, tutaj też mała historia szybka, że ja poetykę ubrań zaczynam od poetyki codzienności mojej wierszowej. Jakby od tego się w ogóle moje instagramowanie zaczęło, gdzie ja pisałem wiersze sobie, jako taka autoterapia, coś takiego, codzienności po prostu, gdzie właśnie ja mam tam taką umiejętność nazywania rzeczy wprost i bardzo dosadnie gdzieś tam. I po prostu po 2 latach mi się to znudziło. Najzwyczajniej w świecie. Przyszedł sobie taki Norbert do głowy i takie stare, nie chce mi się już. Więc jakby stwierdziłem, nie chce I mi się już. pozwoliłaś sobie to porzucić, co jest znowu, myślę, że Dokładnie. dla mojego pokolenia, chociaż nie wiem, może te pokoleniowe zmiany to jest i takie uśrednianie to jest jakiś bullshit, ale ja jestem wychowana tak, jak się powiedziało A, to trzeba To czy powiedzieć tak. B, konsekwencja, że zaczęłaś te studia, to Idziemy. je skończ, nie ma, że boli, jakby praca nie jest tylko do tego, żeby Tak. była pasją, więc jak słuchałam właśnie twojej rozmowy z Zuzią, w podcaście i mówiłeś, no i jakby pisałem te wiersze, aż poczułem, że już enough. To po pierwsze wyświetlił mi się, słuchaj, film Forresta Gumpa, który po prostu, wiesz, Forrest Gump, który sobie biegnie, biegnie, a chyba się już Dobra już, nabiegałem. Myślę sobie, tak. Boże, po prostu to jest cudowne. A po drugie, bardzo szybko, zobacz, przeskoczyłeś na inne medium, nie? Tak, i wtedy przyszedł 5-letni Norbert, który powiedział, stary, ty się jarasz modą, weź zacznij robić coś z Wracamy. modą. Dokładnie. Ja po prostu tą swoją poetykę ubrań robię dla siebie, dla, wiesz, takie miejsce, w którym mogę się dzielić swoją pasją do mody, do ubrań, którą mam od dzieciaka i dzielić się nią ze światem. A że dzisiaj, tak wiesz, no jest taki ten świat dzielenia się wszystkim, nie wszystkim ze światem, no to wykorzystuję to w jakiś fajny sposób gdzieś tam. I Jesteś ogólnie twórcą po jestem prostu. twórcą, tak, jestem twórcą Potrzebujesz internetowym gdzieś tworzyć. tam. Tak, dokładnie. I po prostu poprzez to tworzenie to było zawsze takie dla mnie, gdzieś tam dla mojego wyrażania siebie, czy eksplorowania ubrań. Ale właśnie, no wiesz, no wszedłem trochę na level wyżej, tak jakoś w tym roku albo w zeszłym, pod koniec zeszłego roku. I zobaczyłem taki aktywistyczny ten taki, wiesz, pierwiastek. Takie, że tutaj, Norbi, tu się rzeczy jakieś poważniejsze zaczynają dziać, jakby kochane. I No właśnie bo to już objąłeś kilka tematów, nie? Jakby dokładnie. zaopiekowałeś parę obszarów i będziemy pewnie jeszcze o tym gadać, bo ten aktywizm, ja uważam, że jesteś też świetnym ambasadorem drugiego obiegu. I pewnie byśmy tutaj nie gadali, gdybyś z Nie całą tą drugi obieg. swoją promienną naturą pokazywał na stories zakupy, wiesz, w moich Stylówki, tak. nielubianych markach fast fashion, chociaż ani ty, ani ja nie mówimy
Nigdy. Ja też tego nigdy nie powiem, jakby bojkotuj, nie możesz i tak dalej. I pewnie do tego dojdziemy, że nie jest to łatwe, żeby znaleźć wszystko, czego potrzebujemy wyłącznie w drugim obiegu. Dokładnie zwłaszcza tak. Jeśli mamy jakieś wyżyłowane wymagania, jakiekolwiek, praktyczne, wizualne i tak dalej. Ale to, że ty sięgasz po ten drugi obieg, to jest dla mnie też turbo ważne i takie, totalnie to doceniam, bo go normalizujesz. Tak, dokładnie tak. I więc ja zrobiłem to dla siebie, ale zobaczyłem ten aktywizm w sobie i jakąś tą część i przyszedł ten właśnie Hubert już wspomniany, tutaj mój znajomy na wózku poruszający się. Przyszedł taki jeden też obserwator, pan od Polaka, kot zielonok, ja nie wiem jak on już tam ma nazwę, ale też. Ale to jest zdrowy facet, to jest ogólnie pełnosprawny człowiek. I on mi na przykład z kolei pisze, wiesz, że właśnie on nie widzi wózka, tylko widzi moje stylówy. I zacząłem widzieć, że jakby, ej Norbi, jakby to twoje głupie ubranie, które nigdy nie było głupie, to trzeba podkreślić, ono zawsze mi coś mówiło, ono zawsze opowiadało moją historię, stąd poetyka ubrań, bo opowiada historię, po prostu, wiesz, zacząłem robić takie aktywistyczne i uważam, że teraz moja poetyka ubrań jest takim ogólnym zdaniem dla wszystkich, którzy jarają się modą, ale uważam, że to jest zybyt ogólne i wszędzie już. To człowiek, jakby ludzie w modzie mówią, że to jest dla tych, którzy się jarają modą. Jakby no okej, fajnie, tak. Ale to jest dla ludzi, którzy właśnie widzą coś więcej w ubraniach, jakieś historie, którzy chcą zobaczyć inną perspektywę życia, która, to co już wspominałem w pytaniu na śniadanie, jest wykluczana jak w kole zamkniętym. Czyli osoby niepełnosprawne. Tak, Suzia mówiła o tym, 18% społeczeństwa to są osoby z niepełnosprawnością i co więcej, z dużym prawdopodobieństwem każdy z nas na pewnym etapie może życia, tam trafić. I to nie musi być starość, wystarczy złamać nogę, rękę, potłuc się poważnie na rowerze i jesteśmy w tej grupie, która Dokładnie. Nagle, nie wiem, nie może ubrać koszulki, tak? Albo musi, wiesz, zupełnie inaczej korzystać z przestrzeni sobie... miejskiej. Tak, dokładnie. Więc ja po prostu robię to teraz dla ludzi, którzy się jarają tą modą, którzy widzą coś w niej więcej, którzy też widzą coś w świecie więcej gdzieś tam, ale też właśnie takiego pokazywania, bo mi bardzo brakowało, zaczynając swoje blogowanie modowe, bardzo mi brakowało właśnie tej reprezentacji osób niepełnosprawnych. Ja zrobiłem research jak do prawdziwej pracy naukowej i wiesz, w Polsce ja też może, wiesz, nie docieram do pewnych rzeczy, więc jakby to jest ludzka rzecz, że człowiek ma jakąś bańkę i nie dociera do pewnych rzeczy. Tak. Więc ja po prostu w tym swoim researchu w Polsce znalazłem jedną czy dwie osoby, które zajmują się modą. Jakby nie mówię o lifestyle'u typu Life on Wheels i tak. Ci blogerzy mega znani, bo oni to jest tak. Jakby dla mnie lifestyle, ale tacy modowi to może jedną dziewczynę znalazłem, czyli dwie jakieś osoby, takie blogowe. Na świecie znalazłem już takie paręnaście więcej, a teraz co śmieszne, kiedy wiesz, ja mówiłem w wywiadach, czy gdzieś tam w rozmowach, czy coś, że no ogólnie reprezentacji za bardzo nie ma i w ogóle takiegoś coś tam, mój Instagram zrobił mi psikusa i nagle teraz podsyła mi same w ogóle konta osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami właśnie w modzie i ja po prostu, wiesz, pokazuję to ludziom, którzy są u mnie i zdrowi i niepełnosprawni, bo nawet większość zdrowych jest, że ej, halo, ja tutaj jestem i jakby ubrania też mnie dotyczą, ja też noszę ubrania i wiecie co, bo jakby bycie niepełnosprawnym to nie jest tylko siedzenie w domu i narzekanie na to, jak jest źle i bycie chorym, tylko bycie niepełnosprawnym to też jest łażenie po przejściu dla pieszych, udawanie, że się macha rękami i się cieszy z życia i bycie niepełnosprawnym to też jest na przykład korzystanie i bycie ostatnio na wystawie w TK Zamku o ubraniach. I ja jestem w tym mieście, więc jakby chcę wam pokazywać, że to życie jest. No i ludzie mi, wiesz, w tym temacie bardzo dziękują, bo otwieram im mega, mega im oczy otwieram i naprawdę cieszą się z tego, co robię. Nie? Więc to jest taki mój target dla wszystkich, ale z takim, wiesz, wrażliwych, którzy chcą po prostu się dowiedzieć więcej o innym świecie trochę. Ja to bardzo widzę, wiesz co, takie, jakby to powiedzieć, taki filtr, ja bym to nazwała takie myślenie czy patrzenie na modę a la Karolina Sulej, którą często przywołuję, bo to ona, prawda, kochamy ją. Kochamy, uwielbiamy, Karolina Sulej to jest po prostu ikona, kocham. No to jest ikona, tak. I właśnie Karolina Sulej, myślę, że ona jest taką ambasadorką osoby, która mówi, ubrania to nie jest błahy kawałek,
Ale oczywiście to, czy one są tymi szmatkami jednorazowymi, czy są czymś, co nas wyraża, to też zależy od tego, jakie im nadamy znaczenie i jak bardzo, no nie wiem, skupimy się na ubraniu, a nie na przykład na zakupach, nie? Bo to się czasem bardzo potrafi pomieszać. Ktoś Dokładnie myśli, tak. interesuje się modą, a tak naprawdę interesuje się zakupami. Coś tu jest. I wiesz, i no, ja myślę, że jeśli chodzi o tą taką, taki mój akademicki, powiedzmy, kawałek, to bardzo często widzę, jakie osoby, studenci, studentki trafiają na uczelnię i jak szybko następuje ta weryfikacja, że jak naprawdę chcesz być projektantem czy projektantką ubrań, to musi cię interesować materiał, ściek, krój, musisz chcieć te ubrania przerzucać czy przekręcać na drugą stronę, odwracać, sprawdzać, lubić historię. Jeśli interesują cię tylko fajne stylówki, niepowtarzanie ich, to prawdopodobnie nigdy nie będziesz projektantem czy projektantką, bo tutaj wchodzi rzemiosło, wchodzi taka jakaś czułość do tej rzeczy i te wiele znaczeń, które ty przybliżasz. Blogerem możesz być, jakby wtedy blogerem jak najbardziej możesz być, ale projektantem nie będziesz, no bo historia mody i jakby historia człowieka, to co właśnie wrócimy do Karoliny Sulej, i antropologia mody i człowieka, no to jest ogromny, uważam, klucz do trochę takiej tajemnej wiedzy o modzie. Tak, i wiesz co, a propos jeszcze właśnie blogowania o modzie, no więc myślę, że trochę się, no najłatwiejsza ścieżka to jest po prostu przerzucanie tych stylówek, codziennie coś nowego, codziennie coś innego, przy tej dostępności tanich ubrań, to w zasadzie dzisiaj to jest trochę tak, że no, że można, bo inspiracje są wszędzie, więc można coś kopiować, można coś naśladować, tylko pytanie, czy to nie będzie taka po prostu chińska zupka, nie? Zamiast czegoś wartościowego. No dobra, ale ponieważ i ty i ja o tych ubraniach myślimy i mówimy trochę inaczej, to ja teraz cię chciałam właśnie zaciągnąć w te obszary mody tak zwanej adaptacyjnej. Tak. To jest moda, która, moda, ubrania, taki kawałek branży, który właśnie zaczyna dostrzegać takie specjalne, większe potrzeby i uczy też projektantów i projektantki mody, czy ubioru, bo tutaj no nie zawsze projektant ubioru musi być projektantem mody. Ja zawsze mówiłam sobie, że jestem projektantką ubioru, bo modę, no to wiesz, projektował Galliano, a jak my robimy coś, nie wiem, dla sieciówek albo dla małych marek, to projektujemy po prostu ubrania, a nie mody. W każdym razie ta moda adaptacyjna, czy ubrania adaptacyjne, to jest dzisiaj taki trend, który jest odpowiedzią z jednej strony na obecność osób z niepełnosprawnością w świecie i po prostu zwiększanie gdzieś tam obszaru, ale z drugiej też marki chcą pokazać, że są wrażliwe, tak? Więc zapraszają osoby o różnych, już nie tylko sylwetkach, już nie tylko to size plus. Mamy na wybiegach osoby z bielactwem, mamy na wybiegach osoby, nie wiem, z amputowaną nogą. Możemy się zastanawiać, bo tutaj kiedyś też miałam taką rozmowę, czy te osoby nie są traktowane trochę przedmiotowo, jako taki, wiesz, no taki wytrych, nie? Jakby na ile ta ich obecność na pokazach mody przekłada się na to, że dana marka, która korzysta z takiego modnej osoby, modnej modelki, innej, poza standardem, na ile finalnie ta oferta rzeczywiście uwzględnia takie potrzeby. Więc chciałam cię zapytać, jak ty na to patrzysz? Gdzie są teraz marki i świat mody, jeśli chodzi o tą modę adaptacyjną? Czy w ogóle ty się zapuszczasz w takie rewiry w sklepach chociażby internetowych? Bo mamy tych przykładów dużo. Jakiś Tommy Hilfiger i Zappos i Nike i ASOS. Jak sobie wygooglujemy tą adaptive fashion, to tak naprawdę będziemy w stanie zobaczyć, że to są rzeczy dostosowane, no na przykład, żeby były łatwiej ubieralne koszulki, żeby były buty, których nie trzeba sznurować. Co ty o tym myślisz, bo wiem, że masz takie rozkminy wokół tego. Tak, mam rozkminy i ogólnie to jest trudny temat dla mnie, uważam, gdzieś tam, bo ja jestem trochę, uważam, pomiędzy tym wszystkim. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj też to ważne by powiedzieć, niepełnosprawność niepełnosprawności nierówna. Jasne. Tyle, ile jest osób i to też w sumie ja pokazuję właśnie robiąc swoje rzeczy. Tyle, ile jest osób na świecie, tyle jest niepełnosprawności w sensie takim, że tak jak ktoś blond, to tak ktoś ma niebieskie oczy. Tak samo ja jestem na wózku, ale w sumie jestem bardzo mocno pełnosprawny w swojej niepełnosprawności. A ktoś jest na przykład... Samodzielny też, nie? Samodzielny, a ktoś jest na przykład bardzo
porażony w jakiś sposób, że Tak. jest osobą, która w ogóle nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania, czy jego funkcjonowanie jest ograniczone, na przykład, nie wiem, bycia w łóżku cały czas i taką po prostu sytuację. Więc ta niepełnosprawność jest bardzo, bardzo różna w ogóle. To jest No jakieś i spektrum, nie? Tak, jak wiele w spektrum, innych bardzo obszarach. szerokie jest ten spektrum, dokładnie. I po prostu ja na przykład w swojej niepełnosprawności wiele po prostu moich potrzeb modowych zaspokajają zwykła moda, taka fast fashion albo drugi obieg, który gdzieś tam zostanie po prostu przerobiony w lekki sposób. Ale jakby jako osoba i taki trochę już może aktywista, czy gdzieś tam taki głos właśnie tej niepełnosprawności w internecie, uważam, że w ogóle robienie takich rzeczy jakkolwiek, że taki coś w ogóle się pojawia, jest świetne, bo każdy ma różne potrzeby i na przykład znam dwie dziewczyny, które sobie tutaj się obserwujemy i tak się znamy właśnie z Instagrama. Jedna tam sobie disabled icon, to jest Samantha, ona jest ze Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jest, to mi się wydaje, że ze Stanów. A jeszcze jest Ruby z Wielkiej Brytanii i to są blogerki właśnie modowe, niepełnosprawne, świetne osoby. I Ruby tak ma laskę po prostu, taką o lasce, o której chodzi gdzieś tam i tam są takie firmy, które te laski robią, a właśnie Samantha korzysta tak po całości z tej mody adaptacyjnej, czyli właśnie ma jakieś tam inne zapięcia, jakieś tam wsuwane rzeczy i jak ja na przykład widzę to ja mówię, kurczę, jakie to jest świetne, że właśnie ta Samantha ma tą modę swoją pod siebie tak dostosowaną, a do tego jeszcze ma tak świetne te sterówki, tak kolorowe, bo jak wyjdziemy na jej profil, Disabled Icon, no to te stylówki są po prostu jakimś Ciao Basia wersja, wiesz, meksykańska, amerykańska. To jest ten klimat, nie? Więc ta dziewczyna i po prostu ja uważam, że tak jak sobie patrzę na świat, to na świecie wszystko jest jakby szybciej, bardziej, lepiej. A u nas w Polsce no trochę tego nie ma gdzieś tam. Spójrz na... I tu wrócimy, no bo gdzieś tam to, co z Zuzią rozmawiałem, ta moda i ten temat w ogóle to jest takie trochę koło i będziemy sobie tak się odbijać od tego wszystkiego, ale zobacz, w Polsce świadomość osób niepełnosprawnych, tematu niepełnosprawności, no jest nikła, jest Tak. naprawdę nikła i uważam, że ja jestem jakimś jednym z pierwszych, a może nie, bo już wiadomo, są Life on Wheels i czy Anioł na resorach, czy jeszcze wiele pewnie innych blogerów, którzy są i mają już wielką pozycję w tym świecie, ale to naprawdę są takie początki właśnie tych zmian, więc na polskim rynku takich rzeczy trochę nie ma gdzieś tam. Tak, poza tym wiesz co, my mamy. Znowu uogólniając, mamy bardzo dużo takich stereotypów wokół Tak. niepełnosprawności, dużo takich przekonań i są takie obszary, w których my się nie spodziewamy, że to może być Dokładnie. obszar dla osoby z niepełnosprawnością. Czyli na przykład to, że ty będziesz pisał o zdrowiu czy o dostępności budynków, spoko, ale to, czy, że ty będziesz, nie wiem, kupował i pokazywał stylówki, no to ktoś może powiedzieć, no ale dobrze, no to jakby niech się zdrowiem zajmie. Wiesz, o co chodzi? Że mamy mnóstwo takich wariactw, nie? I Skrajności. pamiętam, jak rozmawiałam swego czasu z mamą chłopaka, który właśnie ma porażenie mózgowe i no i jest niesamodzielny, jeśli chodzi o ubrania. I mówiłyśmy o tym, no, duży osobny wątek, ale chodzi o to, że ten moment, kiedy osoba, która i tak jest tak bardzo zależna od innej osoby, jeśli ta osoba może sobie pozwolić na jakąś wolność, chociażby w kontekście wyboru ulubionego koloru, wyboru ulubionej, nie wiem, marki, stylówki, to naprawdę przywraca jakąś taką, nie wiem, nawet nie osobowość, Sprawczość. Tak. sprawczość. Tak, przywraca sprawczość i to twoje chore ciało nie jest już tylko ciałem do przykrywania, chronienia przed mrozem, wiatrem i tak dalej, tylko nagle to naprawdę jest wybór, który myślę osobom, które tego nie doświadczają. Ja też mówię teraz z takiej perspektywy, próbując sobie to tylko wyobrazić w jakiś Tak. niedoskonały sposób, ale serio, to, że ty masz te trzy kolory do wyboru zamiast tego jednego, który kupi ci mama i po prostu ubierze, i ty nawet się nie jesteś w stanie przekonać, czy ty tak naprawdę lubisz kratkę czy kwiatki, bo zawsze ktoś ci kupuje coś z automatu, co na ciebie pasuje. Myślę, że to jest jakiś taki kawałek, którego my w ogóle nie wiemy o tym. Po Tak. prostu totalnie o tym nie To ja wiemy, ci nie? właśnie teraz powiem, bo poruszyłaś ten temat i ja mam teraz w głowie parę wątków, nie, jeden wątek, ale
parę spraw, które właśnie ci opowiem jako osoba niepełnosprawna, że właśnie jak ja mam swój na przykład wózek i to jest wózek robiony na zamówienie, na wymiar i w ogóle na wszystko pode mnie, że to jest taki wózek idealny dla mnie po prostu. Ma być idealny. Taki porszak, tak? Dokładnie. Jakby wiesz, buty na miarę, to mam wózek na miarę i te sprawy. I właśnie o tym samostanowieniu, że tak mi poruszałeś w głowie wątki, no to jest tak, że właśnie jak przyjeżdża na pomiar, czy tam do salonu się przyjeżdża, coś takiego, no to jest właśnie, że a jaki byś chciała mieć kolor tych takich rączek, tych kółek, co się nimi odpychasz, a tutaj mogą ci świecić na przykład, a tutaj ten paseczek to chcesz mieć niebieski czy jaki, a ramę to robimy w brokacie, czy może robimy matową, jakąś taką. I to jest jedna sprawa. Potem na przykład buty. Ja jak byłem dzieciakiem musiałem mieć buty ortopedyczne. Teraz już nie muszę mieć takich, bo wystarczą po prostu normalne buty, tylko żeby mi fajnie trzymały piętę. Tak lekarz powiedział. I po prostu jak byłem dzieciakiem, no to specjalnie jeździłem na robienie butów na wymiar. Do takiego salonu, wiesz, tam pomiar i w ogóle się czuło jak normalnie jakiegoś kuturiera, jak wiesz, normalnie tutaj się zajmują tobą, tutaj tak i katalog. Lubiłeś to, rozumiem. Katalog, wiesz, dostajesz, nie, sobie oglądasz coś tam, no i ja to miałem już swój wybrany model, że faktycznie to był model butu, który dla mnie pasował. Więc wiedzieliśmy, że już teraz ten model, tylko właśnie była kwestia tego tuningu i tej całej kustomizacji buta i po prostu tam było właśnie, że dobra, no to materiał może być, nie wiem, zamsz, może być skórka, a może być jakiś inny, może być, nie wiem, kolor pomarańczowy i jeszcze 5000 innych odcieni, a może być w brokacie, a może być z kwiatuszkiem, że właśnie ta kustomizacja, ona tak. w tym świecie istnieje i tak jak to fajnie powiedziałaś, też uważam, że to jest jakiś element, jakiś ułamek, pierwiastek tego samostanowienia osoby, że coś tam może być przez nas zadecydowane, że w tym naszym życiu możemy mieć coś, na co mamy gdzieś tam wpływ i coś, co może nas cieszyć w jakiś sposób. Więc tak. Tak. I wiesz co, i super, jeśli te decyzje podejmuje ta osoba, która tych rzeczy korzysta, bo wyobrażam sobie, że często jest tak, że gdzieś wchodzi jakaś mama, tata, babcia i mówi, nie no weź sobie czarny, bo będą do wszystkiego pasować, nie? Gdzieś tam wchodzą, tak ale może wiesz, być. Tak może być i wchodzą oni oczywiście, ale to nie jest trochę takie, to nie jest trochę takie wchodzenie, jakbyśmy sobie, by nam się wydawało tego wchodzenia stereotypowego, że a turcia, bo tutaj nie pasują ci te, bo nie. Tylko to w świecie niepełnosprawnych to jest to wchodzenie, które naprawdę często dzieciaki no, na przykład nie są w stanie podjąć takiej decyzji, albo tak. ci rodzice na przykład właśnie bardzo mocno muszą żyć z tym dzieckiem gdzieś tam. I po prostu te wchodzenie to jest takie gdzieś tam decydowanie z tym dzieckiem, ale po prostu, że on ma ten wybór gdzieś tam, to może sobie zobaczyć, że na przykład, nie wiem, lubi zielony, to może sobie buty zielone zrobić. I ma takie super zielone no tak. buty, nie? Więc tak ta moda wygląda. Zresztą trochę pewnie z tematu mody adaptacyjnej, ale no to, co ja mówię, cieszę się, że te zmiany nie, wchodzą. Nie, totalnie jest, wiesz, to totalnie tam jesteśmy, bo cały czas mówisz o tym, jak to jest ważne, żeby tutaj mieć te swoje 5 minut i móc jakby wybrać, nie? Żeby to nie była tak. ta jedna opcja, ta jedna dodatkowa, którą musisz kupić tylko dlatego, że ma ten dodatkowy zatrzask, tylko ja żeby też przykład, tutaj był jakiś wachlarz. Dokładnie. Nie? I ja bym teraz przypomniała, jak byłem mały i ogólnie dzieciaki różne, z różnymi chorobami takimi fizycznymi, gdzieś tam typu jakieś tam właśnie nie porażenia, tylko inne jakieś potrzebujące pionizacji czy różnych jakichś tam rehabilitacji, często też potrzebują różnego sprzętu. I są takie aparaty, to się nazywa, albo łuski, to są takie dwa różne nazewnictwa, czyli takie po prostu, no takie jakby szyny, nie szyny, różnego rodzaju takie na nogi maszyna, jakby na nogi takie jakby, a, wiesz, okej, trochę jakbyś kumam. W gipsie stelaż? Była. Takie coś taki stelaż. Trochę stelaż. Jakby trochę w gipsie była, wiesz, takie pionizowane, że to są takie aparaty. Rozumiem, tak, trochę teraz już coś wiem. Pomiędzy ortez a gipsów, aha. coś takiego. Nie umiem tego tak. wytłumaczyć, bo jakby wiem to w głowie u siebie, zewnętrzne ale... kości, nie? To mi się tak kojarzy, jak taki może nie zewnętrzny... Może ale to jest właśnie tak jakby trochę taka rynienka, często to są takie rynienki w jakiś sposób. A, dobra, tak, to jeszcze tak, o czymś innym coś myślałam. Takiego. Dobra, to teraz już to widzę. Coś takiego to jest bardzo, bym to porównał. No i okay. po prostu chodzi o to, że to jest zrobione tam z plastiku, czy z jakiegoś tworzywa sztucznego, żeby to było lekkie, jakieś tam wygrzewane i to jest specjalnie tak. właśnie wygrzewane, żeby to było pod właśnie tą daną nogę, tą daną kończynę.
ale też miało swoją jakby możliwość tego pionizowania, czy tam korygowania danej dobrej postawy tej danej nogi, czy tam ręki. No i chodzi o to, że z zewnątrz możesz sobie zrobić wzorek. I ja miałem takie robione właśnie na wymiar aparaty i łuski. To też jest w ogóle podróż życia do innych miast, ale to już tam inny wątek. I tam właśnie panowie technicy przychodzą z tobą z katalogiem i tu masz kolor niebieski, tu masz w gwiazdki. W ogóle jak ktoś lubi jakiegoś superbohatera, to możesz sobie zrobić, nie wiem, z Supermanem. Ktoś ma jakiegoś klauna, super. Który lubi z klaunem. Dziewczynki, nie wiem, czy tam ktoś tam różno, to kwiatuszki może sobie zrobić. I u mnie były często takie śmieszne sytuacje, takie żarty gdzieś tam. O, to ja chcę z brokatem różowym i z tym motylkiem. Jakby ci technicy byli tacy totalnie na serio, nie? Że spoko, aha, robimy ci. No. A ja wtedy taki przerażony, że znaczy ja tylko żartowałem, nie? Nie, no my już zamówienie tam zrobione, to już będzie późno, ruski, za późno. Dokładnie, nie? Więc ta opcja jest, a jeszcze na przykład, wiesz, wyściółka tej łuski też może być na przykład, nie wiem, niebieska, zielona, czerwona, jakaś, że ta kustomizacja no w tej niepełnosprawności jakaś jest, żeby chociaż, wiesz, coś było fajnego. Właśnie. Ja mam teraz takie odkrycie, że tam, gdzie jesteśmy już w niszy tych produktów skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością, to tam tak jakby ten biznes już rozumie, że super jest móc mieć wybór i że nie wszyscy chcą mieć po prostu, nie wiem, beżową rynienkę, czarne, brązowy pasek i czarne ortopedyczne buty. I to jest w ogóle super, bo w ogóle nie byłam tego kawałka świadoma. I teraz, przeskakując znowu do mody, wyobraź sobie, postawię cię tutaj w jakieś konkretne case study. Wyobraź sobie dwie sytuacje. Pierwsza, że zapraszam cię na spotkanie z moimi studentami. Zresztą w zeszłym roku robiłam takie ćwiczenie. Polegało ono na tym, że każda z osób miała znaleźć w swoim środowisku, wybrać taką osobę, która się mierzy z jakimiś konkretnymi potrzebami dotyczącymi ubrania. To mogła być po prostu osoba starsza, babcia, dziadek, dużo takich osób wjechało, ale to mogła być też na przykład ciocia jeżdżąca na wózku, wujek, nie wiem, po amputacji nogi i tak dalej, albo ktoś z gipsem tymczasowo. I te osoby miały zrobić dokładny research, wywiad z tą osobą, nie googlować, tylko zrobić wywiad, porozmawiać i zaprojektować taką mikrokapsułę pod tą osobę. Ale wiesz, ja nie byłam, jakby ten proces śledziłam tylko jako belferka. A teraz wyobraźmy sobie, że to ty jesteś tą osobą, dla której moi studenci i studentki mają zrobić taką szafę kapsułową. Przychodzisz i dajesz im takie rady na rozgrzewkę, bo oczywiście to jest proces i tam by trzeba było robić dużo konsultacji, przymiarek i tak dalej, ale masz 5 minut, żeby im w ogóle powiedzieć, co trzeba brać pod uwagę, o co zapytać, żeby to się mogło udać, żeby to nie było sztuczne, głupie, czego nie robić, co robić. Wow. Przede wszystkim pierwsza zasada, która jest w ogóle ogólna dla mnie, to rozmawiać z ludźmi i komunikować się, więc tu już mamy plus, że oni chcą ze mną gadać. Okej, okay. Poszli do źródła. Tak, to jest w ogóle super. Nie hamować się i nie być sztywnymi i nie być po prostu, o Jezu, bo to jest osoba niepełnosprawna, więc jakoś ją urażę. To jest kolejna zasada okay. po prostu. Mi się bardzo podoba, wejdę ci w słowo, przepraszam, bardzo mi się podoba, jak w Intercity, gdzie prawie mieszkałam przez ten ostatni rok, jest taki savoir-vivre dotyczący właśnie kontaktu z osobami z niepełnosprawnością i jest tam powiedziane, nie bój się powiedzieć do widzenia osobie niewidomej. I myślę sobie, no kurde tak! Dokładnie, jakby to jest... My jesteśmy strasznie sztywni w takich kontaktach, więc dobra, naturalność, case... przepraszam, że ci tak wchodzę. To nie jest case niepełnosprawności, tylko to jest case językowy, tak samo jak ja mówię, tak, że gdzieś idę, pomimo, że się poruszam na wózku. No jakby, tak, idę, hello. Więc wracając do rozmów, idę i gadam tak sobie z tymi ludźmi. Więc rozmawiamy, nie boimy się siebie i też jesteśmy otwarci na to, jeśli ktoś na przykład ma małe potrzeby, w sensie takie jak ja na przykład, że wystarczą mu rozwiązania zdrowych osób. Bo często właśnie ja, mi takie rozwiązania wystarczą i często naprawdę nie potrzebuję jakichś wielkich zmian. Ale jeśli już macie coś zrobić, to weźcie mi, zróbcie większą rozmiarówkę, jeśli chodzi o męskie buty. Okej. Okay. Bo to jest po prostu jakaś tragedia, że buty zaczynają się męskie od 41 numeru. To jest po prostu dla mnie ból największy.
Ja idąc do A jaki sklepu, rozmiar nosisz? 39-40. Okej. Okay. I masz kłopot, żeby 30, znaleźć tak. w tym rozmiarze buty. Idę Okej. sobie do jednego fajnego sklepu, nie wiem, czy tutaj można nazwę mówić, no ale do Okay. A jednej taki, mówmy. do CCC Może sobie. ci zrobią Tak. buty na wymiar. Znaczy właśnie to jest Korzystajmy. na plus dla nich. Idę sobie do CCC i tam na cały sklep, ten taki wielkopowierzchniowy sklep, w ogóle wiesz, jak CCC wielkie, mam jedną czy dwie pary, które mi O nie. pasują i to są naj... Znam ludzi z CCC, wyślę I im to ten są... odcinek. Oni też mnie znają. Też mam nadzieję, że mnie znają. Bo już gadaliśmy kiedyś, więc może mnie też znają. Ale właśnie, jak już to są jedna czy dwie pary na cały sklep, które są uniseksowe, z tej kategorii uniseksowej, Tak. albo z kategorii damskiej, nie wyglądające na damskie, bo ja właśnie jako osoba, która się jara tą modą w jakiś sposób, no to gdzieś tam ten wygląd jest ważny. Żeby, no, Tak. podobało się, no, to już I gadaliśmy, ma możesz się kiedyś mieć podobać. och możesz Tak. kiedyś mieć ochotę założyć sobie spódnicę. Oczywiście, że Dlaczego tak. nie? Ale nie, Dlaczego ale nie? wśród butów mógłbyś możesz powinieneś mieć wybór Dokładnie między tak. różnymi Więc, stylówkami. tak, więc jakby te buty, to po prostu ja zazwyczaj za mną idziemy, to jest też nasza taktyka, idziemy po prostu na unisex albo na damskie, szukamy butów, które nie wyglądają na damskie za bardzo, ale mi się podobają i są fajne, bo tam już rozmiarówki zaczynają się od 38 nagle. I Tak. ja już ogólnie schodzę z tematu niepełnosprawności, ale są faceci niżsi, w tym no nie, no ja też jakby tak. I jakby człowiek jest niższy, no to ma niższe stopy, jakby mniejsze stopy, to jest takie naturalne, Jasne. ewolucja, nie wiem, natura tak to zrobiła. Proporcje, tak. Proporcje. Więc te buty, halo, męskie buty 39, no dobra, ewentualnie 40 zróbcie. Jakby to jest po prostu dla mnie naprawdę coś, bo często widzę, Jezu, ale świetne buty, bo wiesz, nie wiem, jakieś cool, młodzieżowe, coś tam, albo nie wiem, jakieś widziałem, takie same na pokazie, nie wiem, bottegi, Veneta, coś tam i ten, nie, a patrzę, 43. Mówię, no to nawet jak to wypcham O. gazetami, to nie będzie dobra. Tak, i to Czyli jest rozmiary. rozmiary butów i też właśnie taka konsultacja ta obuwnicza bym na przykład takie coś, że na przykład ja potrzebuję butów, które są trochę wyższe. Dużo butów jest teraz bardzo niskich. Albo super Okej. wysokich. Typu takie te Nike, Dunki, coś tam, jakieś są super wysokie, albo są mega niskie, jakieś małe buty, a ja potrzebuję na przykład trzymania pięty. I że często te buty nie są Okej. jakieś takie trzymające tą piętę, albo są mega sztywne, że się nie gną, a powinny się gnieść, tak fajnie by było. No tak, w ogóle Więc... każde buty powinny, umówmy się, nie? Mamy teraz bardzo dużo butów, które w ogóle nie są zdrowym obuwiem i Tak. to jest trochę poracha. Więc w tym CCC, no to te buty, to jest do zmiany. Tak, ale CCC się lubimy. Ogólnie moje stylówki polubiają. Jak ja wrzucam i ich oznaczam, to cały czas są serduszka, więc się lubimy. druga sprawa, jaką bym zrobił, róbcie krótsze koszule. Nawet O. oversize'owe. I Okej. żeby nie wyglądały. I właśnie, o, kluczowa zasada. Róbcie w ogóle ubrania, które nie wyglądają, jakby były specjalne. Bo dla mnie uważam, Dobra. szkopułem jest to, że jak nagle coś jest dostosowane, to jest takie, no inne, właśnie to jest ta wiesz, chęć wyrażania siebie, nie? Szpitalne, No nie takie wiem, czy szpitalne, lecznicze. ale takie dziwne jakieś, nie? Więc Okej. po prostu róbcie to tak, żeby to wyglądało jak najbardziej normalnie. Wiem, że często się nie da, ale róbcie, żeby to było normalnie. Ostatnio, wczoraj, dosłownie wczoraj, to jest historia z wczoraj, z mojego Instagrama, na pewno to widziałaś, albo nie, nie wiem, koszula Chyba z tak. jednej, tak, koszula z jednej z sieciówek, cudowna, wspaniała i w ogóle kocham, uwielbiam i ją noszę teraz latem, po prostu codziennie bym ją nosił. I też materiał mega spoko, więc bo ja na to patrzę, więc nawet jak z sieciówki jest materiał spoko, to gdzieś tam jest okej, ale była cholernie długa. I ja wiem, że to był oversize. Byłem tego świadomy, jakby ja to tak chciałem oversize, jakby spoko luz. Ale po prostu była ona mi za długa. I ona po prostu, słuchaj, to jest case taki, że ona jak je jadę, no to fizyka, normalna natura jest taka, że się rozwiewa. No, to tak się dzieje i jakby ja temu nic nie zrobię, no tak jest i tyle. Ale po prostu ja jadę na wózku, no to jest jakiś pojazd. Ma on opony. Wkręca On. ci się w koła? Nie! Tam, żeby się wkręcał! To tam całe szczęście nie. Ale ma on opony, które się brudzą. I słuchaj, jak ta koszula się rozwiewa, ona opada mi na opony. No i dosłownie 5 minut jazdy. Ja ledwo wyjdę z domu, cała koszula jest
Lona, jakby. I tutaj, to już nawet żadne Vetements, Balenciagi i inne Loewe i jeansy uwalone trawą tego nie obronią, bo jakby to po prostu ja się wtedy nie cieszę ciuchem, tylko mam takie, kurde, ta koszula jest ubrudzona tak. cała. Więc mama mi wczoraj, nie, nie wczoraj, jakiś czas temu, tą koszulę skróciła, że ona nadal wygląda super, jest mega cool, jak z Pinteresta, ale jest krótsza, nic się nie brudzi, albo jak już się zabrudzi, to tak tylko na różku samym, że to w ogóle nie widać. I mówię, no dziękuję bardzo, oversize zachowany, mój komfort też zachowany, więc możemy. Więc buty, koszule i ogólnie jakby góry, róbcie takie bardziej podwózek, ale jakoś, żeby nie wyglądały, że one są specjalne. I trzecia rzecz, tak, mam trzecią rzecz. Spodnie, żeby wyglądały na normalne, takie bez jakichś gumek na gumce, na sznurku, na czymś, bo mnie też to trzaska. Mnie też to trzaska, jak ja widzę po prostu, że mam wybór spodni i takich dostosowanych pod moje małe bioderko i w ogóle wszystko, ale są na gumce, nie? Jakby halo, ja nie jestem małym przedszkolakiem, który chce mieć spodenki na gumce. I wiesz, ta gumka, to wejdę ci tylko w słowo, to jest w ogóle fajny patent. Ja ostatnio na Vinted kupiłam, znaczy ostatnio wiosną, kupiłam spodnie z Kosa, które mają szerokie, wełniane, nawet z certyfikatem, bardzo fajny łup, uwielbiam je. I one mają z tyłu, właśnie tak jak przedszkolaki w pasie, gumkę, która pozwala je trochę zebrać. Mega to jest, ale to jest niewidoczne, więc to jest pewnie ten postulat. Róbcie te rzeczy, które pozwalają na trochę, nie wiem, elastyczności, powiedzmy, ale niech to nie będzie, niech to będzie dyskretne, nie? Dokładnie tym zdaniem chciałem dokończyć swoją myśl, Kasiu. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że tak, gumki są świetne i mi ratują naprawdę ten tyłek, dosłownie. I są naprawdę wygodne i naprawdę są super. Ja na przykład w lumpie, znaczy ja nie, tylko moja mama, w lumpie mi znalazła w tym tygodniu, słuchaj, eleganckie spodnie wełniane, poliestrowe, no ale ogólnie tej wełny tam jest więcej, 60% chyba coś takiego. W ogóle jakościowo są takie mięsiste, kocham. Po prostu cudowne. Iconic. O Jezu, tak, eleganckie w kant. Takie, wiesz, ciemno-granatowe. Aha. Bo ja też szukam sobie eleganckich spodni na jakąś tam rodzinną okazję i znalazłem. I są właśnie na gumce takiej od boku, takiej po bokach gumce, a reszta taka jest, wiesz, w kancik, tutaj guziczek jest taki jakby elegancki, garniturowe spodnie, nie? Ale właśnie są mega przyjemne na tej gumeczce. Wchodzę w nie te jak w jakieś dresy dosłownie po domu. O. Komfort totalny. W ogóle jakby były mi szyte na miarę. Jakby były super. Dla mnie idealne. Za, wiesz, jakieś 7 zł czy ile. No właśnie, mówię, to jest też chyba ten wielki plus drugiego obiegu. I właśnie, jeśli wiemy, szczególnie jeśli zaczynamy też coś przerabiać, tutaj te eksperymenty i błędy kosztują też mniej, nie? Tak. Jeśli coś więc zmienisz, to jest, coś trzeba obciąć, skrócić. Więc te spodnie to jest trzecia rzecz. Chociaż wiem, że ludzie wszyscy mają ze spodniami problem, ale no faktycznie te spodnie to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz, tak sobie myślałem, to jest to, że zacznijmy promować właśnie przeróbki. Marki, promujcie przeróbki. Skoro ja już muszę i tak swoją mamę zaangażować do przeróbek domowych, no to weźmy już może, zróbmy jakieś sekcje. Ej, super, chodźcie do nas do sklepu, u nas możecie sobie skrócić, u nas sobie możecie, nie wiem, przerobić, doszyć, skustomizować jakieś ubrania, żeby to było jeszcze bardziej popularne, bo wtedy i ekologia, i wykorzystywanie tego, co już jest, i kustomizacja, i jakby wyrażanie siebie jest zaspokojone, a do tego jakiś sposób dostosowania też on jest. Totalnie się z tobą zgadzam. Więc i ja nawet pamiętam. Doradził. Wspaniałe to jest to, co mówisz. Co więcej, w takich centrach handlowych to nie musi być tak, że każdy sklep ma swoją panią krawcową, bo wiemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o optymalizację kosztów, ale taki punkt, do którego możesz zanieść, jeden, dwa punkty, jeden nawet w centrum handlowym, w galerii handlowej, gdzie możesz zanieść swoje rzeczy i za jakąś symboliczną opłatę, albo nawet w cenie, bo myślę, że marki stać, sorry, na to, żeby ponieść takie drobne koszty i niech to będzie coś, no nie każdy, sorry, ma taką fajną mamę jak ty. Dosłownie. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wszystko przerabiać. Ja jeszcze, wiesz co, taką gwiazdkę chciałam dorzucić,
propos tego, co mówiłeś o koszulach. To jest bardzo związane z tym, i tu się takimi bebechami branżowymi podzielę, to jest bardzo związane z tym, jak marka sobie opracowała stopniowanie ubrań. Mhm. I bardzo często jest tak, że założenie jest, czy w modzie męskiej, czy damskiej, takie samo, że czym większa rzecz, w sensie szersza, tym na wyższą osobę. Czyli ludzie zakładają, że my jak tyjemy, to też rośniemy, tak? Czyli jeśli jest duży facet, to on jest na pewno wysoki, a jeśli jest mały facet, drobny, to na stówę on ma wtedy 1,50 m, czy tam, dobra, 1,65 m. Co jest oczywiście bzdurą, tak? Bo potrafimy przecież mieć, być bardzo... Wejdę ci w słowo. Ja mam 1,65 m, mam geny rodzinne chłopów 1,90 m, no ale że przez niepełnosprawność nie urosłem, to po prostu jestem małym chłopakiem, który jest po prostu wielki, wiesz, w szerokości i w ogóle w muskularności i w ogóle, wiesz, w ramionach i tak dalej. Także no. No właśnie, więc wiesz, to trochę o tym to jest, nie? Dlaczego to stopniowanie, no tak się to rozkłada gdzieś statystycznie, ale marki powinny brać na to poprawkę, że szerokie rzeczy mogą być też kupowane przez osoby bardzo niskie, a z kolei rzeczy bardzo, bardzo szczupłe czasem powinny być na osoby wysokie. A ja dodam jeszcze drugą gwiazdkę. To by mi się przypomniało, bo to właśnie to promowanie, to bym tutaj to z klamrą taką dał, że po prostu, żeby marki promowały przeróbki, po prostu, nie wiem, marketingowo, reklamowo, w jakiś sposób, taką fajną drugą, wiesz, drugą opcję robienia sobie rzeczy, bo to też jest fun. Ale jak już gadamy o markach, jeśli by oni do mnie przyszli, no to oni nie będą robić tego w domu u siebie chyba, w sensie sprzedawać. Mm-hmm. Oni nie będą tego sprzedawać przez internet. Znaczy się mogą, oczywiście, że mogą. Jakiś sklep chyba będą mieć. Więc to taka już nieubraniowa porada, ale no ja wiem, że trochę pewnie gadamy teraz o utopijnych rzeczach, bo to na pewno... Kocham utopię. Cały mój podcast jest jednak o jakimś marzeniu o lepszej modzie, więc dajesz. Ale po prostu, jak wiesz, są jakiegoś typu różnego konsultacje, nie wiem, mieszkaniowe, czy jakieś konsultacje lokalne, czy co to tam się nazywa. Ej, zróbmy konsultacje przy, nie wiem, planowaniu sklepu, albo, nie wiem... Projektowaniu sklepu. Czegoś takiego, bo ubranie ubraniami to jest jedna rzecz, która wkurza, ale tutaj zauważyłem, przez blogowanie moje modowe zauważyłem, że ja bardzo mam podobne problemy, co zdrowi ludzie, co mnie cieszy. W sensie, cieszy. W sensie, to źle zabrzmiało. W sensie takim, wiem, o czym że mówisz, jakby nie jestem sam, że ej, to nie jest tylko wyłączność osoby niepełnosprawnej, tylko że na przykład dziewczyny też mają problemy z jakimiś tam spodniowymi klimatami, nie? Ale już wchodząc z ubrań, no to właśnie problemy architektoniczne sklepów. Ostatnio miałem sytuację, że sobie mierzę, wiesz, czapkę i ja musiałem dosłownie przez pół sklepu przejechać, poobijać się o trzy regały, przycisnąć się przez jeden wieszak, żeby podjechać, żeby się zobaczyć, żeby podjechać do lustra, które jest gdzieś na końcu sklepu. I to jest takie te wąziutkie lusterko, gdzie tylko, wiesz, tam tylko to widać i się tam, wiesz... A to jest zajebiste, że o tym mówisz. I jakby patrzeć i ja mam takie... dobra, no to wiesz, cardio, nie? Przez sklep, jedziemy cardio i wiesz, ja w tej czapce, nie? Przy okazji jest promocja, reklama, wiesz, już chodzący model, jestem tutaj, taka piękna. Idę do lustra, nie? I mam takie... Dobra, nie biorę. Nie, jednak nie. Albo na przykład, co gorsze, jeszcze drugie, nie ma lustra na sklepie, musisz iść do przymierzalni. A przymierzalnia jest taka, że jak masz wejście do przymierzalni, to jak to powiedzieć, że to wejście jest jakby węższe, a przymierzalnia jest... Że przymierzalnia jest większa, masz taki tunel, takie, nie? Jakieś tam zwężenie, coś takiego. Bramkę. Takie, wiesz, takie takie wnęce, oczka wnęka, coś takiego. Tak. Więc te drzwi to są w ogóle mega ciasne, kotary są w ogóle mega ciężkie. I też moje, moje zawieszenie, wiesz, kota, to jest takie, dobra, no tylko się nie wywróć na tym wózku zaraz, okej, idziemy. Ale też to jest dla mnie frustracja, że nie mogę się tam zasłonić i mieć swojego komfortu, tylko ta ciężka kotara jest ciężka po prostu. No i ta przymierzalnia, co akurat pochwalę, jest fajne, bo w sklepach, no, przy tych przymierzalniach są stoliczki, takie małe krzesełka, żeby no, człowiek zdrowy mógł sobie usiąść, odłożyć coś tak dalej, no ale niepełnosprawny nie musi, bo ma swoje własne krzesło. I po prostu często te stoliczki, to wszystko mi zwęża te pole
te pole Tak. przymierzalni, ale właśnie tu chciałem pochwalić, że często tak jak poproszę obsługę sklepu, czy nawet sami oni widzą, że ja wjeżdżam do przymierzalni, to od razu proponują albo zapytają, czy może wziąć, zabrać to krzesło, ten stoliczek. I wtedy Okej. im mówię, że tak jak najbardziej, to mi ułatwi, to będzie więcej, i tak w tej małej już przymierzalni, to będzie i tak więcej miejsca. Tak. Więc na pewno jakaś ta aranżacja miejsca sklepowa, gdzie na przykład sobie wiesz, wziąć jakieś spodnie z jakiegoś tam półeczki, ona jest za wysoko, albo z tej takiej wyspy, Tak. ale między wyspą a jakby wyspa jest, a tu jest jakiś filar, przez który ja jakby No muszę się właśnie, i przecisnąć miejsce. i miejsce, albo jak wiesz, jeszcze wleci kolekcja jesienna i grube kurtki zimowe, to jest tam. Jest normalnie jak przez Amazonię, nie? Tylko mi dacie maczetę i po prostu wiesz, to jest Indiana Jones poszukiwani w sklepach, nie? Po prostu to jest dosłownie ten case. Dosłownie. Myślę, Norbert, że myśmy ci właśnie znaleźli, słuchaj, jakiś kolejnego joba. Totalnie Też uważam, sklepu. tak, naprawdę. Znowu jakiś taki kawałek odsłoniłeś, którego my nie widzimy, bo my sobie wyobrażamy, no Po tak, prostu idziecie i fajnie, tyle. jest większa, ale wiesz, nawet jak widzimy to, Tak. o, jest duża przymierzalnia dla osób z niepełnosprawnością. I jakby myślimy sobie, aha, tik, fajnie, załatwione, nie? Ale jakby w ogóle nie pomyślałam o tym lustrze, o tych alejkach, a umówmy się, to w ogóle dotyczy wszystkiego i no, dla osób zdrowych takim grubym wyzwaniem i sprawdzam dla architektury miejskiej, ale nie tylko, jest dziecko i przemieszczanie się z wózkiem. No to wiesz, to każdy, kto tego doświadczył, więc to nie jest tak, że my się tutaj musimy w tych sytuacjach odbijać tylko od tych 18%, oczywiście daję Niepełnosprawnych, tutaj cudzysłów. dokładnie. Tak, tylko po prostu w kraju, który cały czas mówi tak, w ogóle więcej dzieci, a jednocześnie chodniki zawalone samochodami, nieodśnieżane Tak. jakieś fragmenty dróg i tak dalej. No moglibyśmy zrobić z tego Ja oczywiście mówię osobny odcinek. to. O tym się dużo mówi, ale to jest wielkie, tak Ja naprawdę, to wielka właśnie, sprawa i może się tak, ja to odechcieć. właśnie ludziom mówię, jakby, dobrze, już pomijam siebie i niepełnosprawnych, ale dzieci właśnie z matkami, z wózkami. Tu też jest jakiś Tak. wózkowy klimat gdzieś tam, nie? Więc jakby, no te sklepowe, przymierzalniowe rzeczy, to jest naprawdę coś. Ale jest dużo fajnych rzeczy, gdzie wiesz, przepuszczanie w kolejkach, jak na przykład ostatnio doświadczyłem fajnego czegoś, czego ja nie wiedziałem, że tak mogę. Więc ja też, jako osoba Aha. niepełnosprawna, sam się uczę o sobie, o swoich rzeczach, wielu, wielu rzeczy. Byłem w kolejce, która była bardzo długa, ale no jako, nie wiem, jakoś z grzeczności, czy z takiego, jakiejś mojej natury, która jest taka po prostu ułożona i taka gdzieś tam niezagracająca innym. Nie jestem jakimś takim, bo mi się należy, to teraz wjeżdżam z całej siły w No ludzi, nie bo jesteś, to nie, prawda. ale o swoje walczę, jakby wjeżdżam, świat młody. Wiem. Ale na przykład, wiesz, była sytuacja, że stoję sobie w długiej kolejce do przymierzalni, w sklepie i czekam, no czekam po prostu. Przychodzi do mnie pan ochroniarz i mówi, że wie pan co, pan to może omijać tą kolejkę, jako osoba niepełnosprawna na wózku i bez kolejki po prostu sobie wjechać do przymierzalni, jeśli taka jest wolna. Ale widziałem, że nie są, więc mówię, dobra, no tam okej. Okay. On potem do mnie mówi, że jeśli tutaj nie ma wolnych przymierzalni małych, bo też to jest ciekawe. Też jest ciekawe, że w dziale męskim rzadziej masz przymierzalnie dla osób Ojejku, niepełnosprawnych tak. niż w dziale damskim. Więc ten ochroniarz mi powiedział, że jeśli tutaj jest zajęte, bo mówię, no jest zajęte, to że może pan pojechać na parter, tam bez kolejki również i po prostu w dziale damskim tam jest przymierzalnia dla osób niepełnosprawnych. Duża, wielka, taka świetna, z kanapą, z barierkami, z dużym. Z No, telewizorem. bez przesady. Barkiem. Tak, w ogóle wszystko all inclusive, totalne. Wiesz, z lustrem, który jest od góry do dołu. Jakby to jest po prostu wygryw życia. Lustra od góry do dołu, albo większe lustra, które nie są zawieszone tak, że ty się patrzysz w ogóle i nie widzisz się, Tak. to jest po prostu genialne. No i faktycznie tam sobie mogłem pojechać, przymierzyć swoje, komfortowo, z wózkiem swoim wjechać po całości, a nie swój wózek, słuchaj, zostawiać, jak zazwyczaj to robię przed przymierzalnią. Ja Okej. schodzę z wózka, wchodzę do przymierzalni, wózek zostawiam przed przymierzalnią, a co jak ktoś mi, wiesz, Tak, no właśnie pomyślałam sobie, że jakiś ukradnie kawałek mózgu wtedy coś, masz że zatroskany musisz, tym, tak. czy na pewno będziesz miał swojego Porszaka. Tak, albo wiesz, no jakaś rzecz, która jest w tym, no nie wiem, plecach, no cokolwiek.
Nie, Tak, tak, tak. jakby coś się stanie i w ogóle gdzieś tam, wiesz, już jest ta taka, że już się przymierzasz, ale tak myślisz, tak. No, komfort spada, Więc nie? Komfort spada. to są moje porady dla marek, żeby tak robiły, albo jak chcą więcej, to zapraszam po konsultację. Słuchaj, mega ciekawe i takie wartościowe rzeczy. Myślę, że przydadzą się i małym, i dużym sklepom. A przede wszystkim, jakby dla mnie znowu to call to action jest takie: idźcie do osób bezpośrednio zainteresowanych, które to dotyczy, bo taki architekt, jeśli on się tylko pochyli nad samą przymierzalnią, a nie jest osobą z niepełnosprawnością, no to on nigdy nie przewidzi wszystkiego. To jest dokładnie tak Tak. jak w każdym kawałku życia. Że dopiero jak coś nas bezpośrednio dotyczy, to nagle odkrywamy: o kurde, i jeszcze to, i jeszcze to, Tak, i jeszcze to, nie? dokładnie. Nie widzimy, nie jesteśmy, jakby nie mamy, sorry, aż takiej wyobraźni, W żebyśmy ogóle. sobie mogli przewidzieć różne rzeczy. To tak jak adaptowanie na przykład miejsc dla osób starszych. I no, moja przyjaciółka robiła taki research związany z dostępnością obiektów kultury. I przyglądała się jako taki właśnie cichy obserwator osobom starszym w pewnej galerii i w muzeum. I nie była to galeria handlowa. I słuchaj, widziała regularnie, jak osoby muszą zakładać i ściągać okulary, jak czcionka jest za mało, jak podchodzą bardzo blisko, żeby w ogóle móc przeczytać. Mówi, taka jedna prosta rzecz, za mała czcionka. No ale jak masz, wiesz, 30-40 lat i projektujesz wnętrze, no to skupiasz się, nie wiem, na rodzaju Tak. czcionki, ale to, że to jest na przykład za wysoko, albo że to jest za nisko, nie? Takie proste rzeczy, no po prostu testujmy to z Testujmy. ludźmi, których to Tak, dotyczy. i to bym jeszcze ja tutaj powiedział, taka rzecz, bo tutaj dużo rzeczy trochę wiesz, to jest poza tą modą tak naprawdę. I poza tym adaptacyjnym, a wiele jest po prostu o ludzkości. Jest wiele po prostu o Tak. człowieczeństwie. O O empatii, empatii, o nie? człowieczeństwie. I ja na przykład byłem teraz w Warszawie, jak byłem, tak. Na evencie Modiva, jak byliśmy właśnie tam. Była cała podróż i po prostu po podróży była przerwa w jednym z fast foodów i pan do mnie podszedł właśnie z tej całej obsługi i ja tam, wiesz, wiele razy już byłem w tej restauracji gdzieś tam, ale jakby nie korzystałem z tej opcji, która tam jest. I jak są te ekraniki właśnie z tym całym menu i tak dalej, pan mi powiedział, w ogóle przemiły Tak. gościu, kocham, wie pan co, pan tutaj sobie może kliknąć dostępność. A ja tak, Aha. okej, ale w sensie, wie pan co, pan mnie teraz zaskoczył, bo ja nie to, że nie widziałem tej opcji, tylko ja nie wiem czemu, myślałem, że to jest zupełnie coś innego, że to jest po prostu jakiś taki A. obrazek, jakby ja sam nie wiedziałem, do czego to służy dokładnie i nigdy w Okej. życiu po prostu z tego nie skorzystałem. A pan mi tłumaczy, że pan sobie tutaj Mhm. może teraz kliknąć dostępność, no i klikam to. Całe menu, słuchaj, zjechało mi w dół, do jednej Wow. piątej, no na samym dole taki paseczek się tylko stworzył, przewijany po prostu w menu całego. Tak. Wszystkie przyciski te takie dotykalne właśnie na ekranie tam też się zmieściły i normalnie Wszystko było niżej po wszystko było prostu. na wyciągnięcie, że ja nie musiałem tak, tylko musiałem sobie, o, Okej. tu se kliknę, o, tu se kliknę, o, tutaj sobie poczytam jaki ma skład albo co jest w tej, nie wiem, w tym środku tego, sobie kliknę. I tak nagle do tego pana zamówiłem sobie przy nim, tak stał i tak patrzył. I Tak. mówię, kurczę, dziękuję panu, bo człowiek już tyle razy gdzieś tam korzystał z tego, ale jakby nie korzystał z tej opcji, a teraz wiem, wiesz, że ja teraz gdzieś tam jak sobie jadę do tego miejsca, no to po prostu korzystam z tego i mówię, Boże, to jest milion razy wygodniejsze. I mówię, dziękuję. Tak. Więc chodzi tutaj w tym wszystkim o komunikację, o zainteresowanie się i o słuchanie potrzeb, bycie po prostu empatycznym Tych człowiekiem. zainteresowanych, nie? Dokładnie. Tych bezpośrednio zainteresowanych osób. Słuchaj, mega, mega fajne. Wiesz, że gadamy już bardzo długo, Wiem, wiem, wiem. więc musimy zawijać. Bardzo dużo mi się tematów otworzyło i myślę, że no co, będzie trzeba chyba to powtórzyć po prostu Pewnie tak. i jakoś kontynuować, żeby podotykać jeszcze i poeksplorować różne modowe kawałki. Ja lubię wracać do moich gości po jakimś czasie i sprawdzać, co się tam u nich zmieniło. Więc jeśli, tak jak tobie, nie znudzi mi się robienie podcastu, to
to gdzieś się tam przetniemy. A ja Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jakoś daliśmy do myślenia wszystkim osobom, które słuchają tego podcastu. Jeszcze raz przypominam, Poetyka Ubrań. Znajdźcie Norberta na Instagramie i koniecznie posłuchajcie jego podcastu, bo to też są fajne treści. Ja jeszcze bym chciał dodać na koniec parę słów. Jasne. Dodaj. Dodam od siebie, że dziękuję Ci za tą rozmowę i też co chciałbym, z czym chciałbym Was tutaj zostawić, słuchacze tego podcastu od siebie, tak. Co myślę, że będzie fajną taką klamrą, bo niepełnosprawność to jedno, ale uważam, że jeśli coś chcesz robić, to rób. Taki przekaz ode mnie, coś to pewnie to byśmy poruszyli dopiero na naszej drugiej, trzeciej rozmowie, ten wątek. Po prostu rób. Jak ja się odważyłem swoją pasję się też mody dzielić, to tak każdy, kto ma swoją pasję, czy tam co robi, żeby robił, bo po pierwsze, better done than perfect, nigdy nie będzie idealnie, po drugie, honey. Yeah, jakie to mam powiedzenie? Sweetheart, life is too short to take it so seriously, so let's make it a fucking fashion show. Życie jest za krótkie, żeby się pierdzielić z nim. Zróbmy z tego pokaz mody. Więc po prostu róbmy swoje, odważmy się, bo to jest tylko internet, to jest tylko robienie głupich, w cudzysłowie wielkim, rzeczy, które naprawdę mogą nam przynieść wielkie rzeczy. Jak ja pomyślę sobie, będąc przy pierwszym poście swoim, idąc do przysłowiowego pomnika w parku, pomyślę sobie, jak teraz po 2 latach, bo zaraz mi stuknie, słuchaj, 2. rocznica Poetyki Ubrań, 25 lipca, pomyślę, co przez te 2 lata mi się wydarzyło, że po 2 latach siedzę z tobą, jednym z największych, wiesz, podcasterek na podcaście Powiedzialnej Wody. Co innych jeszcze mnóstwo rzeczy mi się wydarzyło, to ja mówię po prostu, wow, Norbert, jedziesz z tym dalej na tym wózku, rozsiewasz tą iconic energy i po prostu robisz swoje, bo odzyw, jaki my swoimi działaniami możemy dać drugiemu człowiekowi, sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile nasze jedno słowo, ile nasz jeden uśmiech, ile nasze jedno machnięcie ręką możemy drugiemu człowiekowi dać wolności. Więc po prostu dla mnie, tak kończąc, odważmy się, róbmy swoje, bądźmy sobą, nie bójmy się i czerpmy z życia więcej radości, więcej luzu. Bo tego nam brakuje. Dziękuję, do widzenia i niech będzie iconic. Norbert, super, że to powiedziałeś. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej puenty. Ja do tego chyba tylko dodam to, że jak się bardzo boimy, to możemy sobie zadać pytanie, a co najgorszego może się wydarzyć? I zazwyczaj... Ja sobie to pytanie zadaję często. I tak. Działam. I zazwyczaj odkrywamy, że nawet jak prześledzimy te naprawdę koszmarnie niefajne komentarze, no to co to będzie? Trochę hejtu, który jest na końcu o hejterach, a nie o nas? Czy jakby... A może tak właściwie naprawdę nie będzie hejtu? Ja na przykład nie mam hejtu, cieszę się z tego ogromnie i robię swoje, a ile mi dobrego to przynosi, więc zakładamy często coś, co praktycznie może się nie wydarzyć. Po co? Podobno 80% naszych takich czarnych myśli, czarnych scenariuszy nigdy się nie spełnia, no ale jesteśmy, tak. Jakby, no tak powiedziałabym, zaprogramowani albo ewolucyjnie też już przystosowani do tego, żeby szukać tej dziury w całym. Ja myślę, że jesteś najlepszym ambasadorem tego, co mówisz i to jest, dlatego to twoje życie tak fajnie się układa, że no to jest po prostu autentyczne, nie? Że jakby jesteś, wyszedłeś do świata z taką podniesioną gardą i mnie to jakoś bardzo, bardzo wzrusza, że ja się nie dopatruję masek i jakichś takich, wiesz, puz czy filtrów, nie licząc puz, iconic. Więc dzięki jeszcze raz, Kasiu, Norbert. Dzięki, cześć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a firmie Laura Star za patronat nad tym podcastem. Jeśli zajrzycie na mój Instagram Odpowiedzialna Moda, pokażę Wam generator pary Laura Star, z którym zdążyłam się już zaprzyjaźnić. Zapraszam, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć!